więzienie stanowe Ironwood w Kalifornii. W tym zatłoczonym więzieniu przetrzymywani są najgroźniejsi członkowie gangów w stanie. Nowi więźniowie prędko odkrywają, że przemoc może wybuchnąć tu w każdej chwili. W porze letnich upałów agresja osiąga temperaturę wrzenia. Specjalista od spraw gangów, Mike Smith, dostaje wiadomość o bójce na spacerniaku A. Na ziemię wszyscy siadać. Trzech członków gangu brutalnie zaatakowało rywala. Strażnicy nakazali 200 więźniom spoczęcie na ziemi. Napastnicy zostaną wyprowadzeni w kajdankach i przesłuchani. Smith bada te grupy od dawna. Gdzie mieszkasz? Na ulicy? Pokaż plecy. W Diamond Bar. Gangsterzy często odmawiają rozmowy na temat gangu. Od dawna masz tatuaż? Od jakiegoś czasu. Zrobiono go w więzieniu? Na ulicy. Smith nauczył się wyciągać z nich informacje drogą podskórną. Wyjdziesz tymi drzwiami. Tatuaż jest obrazem opowiadającym historię. Patrz w obiektyw. Zwłaszcza tatuaże gangów powiedzą ci, skąd facet jest, z kim trzyma, jak go wołają i czy stracił kogoś w porachunkach gangów. Można tak zdobyć szerokie spektrum informacji. Zrobiłeś go sobie na ulicy? Tak. Wiesz, co on oznacza? Nie. Dlaczego zdabiasz się czymś, czego nie rozumiesz? Po prostu mi się spodobał. Każdy gang ma własny styl graficzny i symbolikę. Biali wybierają czaszki, demony i smoki. Czarni to ksywy i imiona członków gangu. Meksykańskie tatuaże to liczne odwołania do kultury Azteków, którą zaadoptowali bandyci z południa. Zdaniem Smitha tatuaże tego więźnia zdradzają przynależność do meksykańskiego gangu. On sam nigdy by się do tego nie przyznał. Od kiedy jesteś w gangu? Nie jestem. To kwestia wprawy i spostrzegawczości. Aby utrzymać pokój, będzie potrzebował czegoś jeszcze. Przy tak wielu zwaśnionych grupach, skinheadach, bladsach i kripsach, zrozumienie zasad gangu jest kluczem do opanowania sytuacji. Zasada pierwsza. Atak na członka gangu sprawia, że wszyscy stają do walki. Ten weteran znają z autopsji. Byłem i jestem Cripsem. Ziomek to mój przyjaciel. Poćwiczymy? Nie dam ci walczyć samemu. Gdy ktoś z tobą zadziera, zadziera z nami. To brutalne miejsce. Donovan Green wstąpił do Cripsów jako 11-latek. Przez całe życie obcował z przemocą, ale więzienie może go czegoś nauczyć. W więzieniu stanowym Ironwood Donovan Green odsiaduje wyrok za napad z bronią w ręku. Czułem dreszczyk emocji. W tamtej chwili byłem niepokonany. Teraz Green czerpie siłę z innego źródła. Z nauki. Zapisał się do programu studenckiego. Pragnie pokazać swojej córce, że potrafi żyć inaczej. Ewa to moje serce, kocham ją nad życie. Żałuję, że mnie tam nie ma. Nie widziałem, jak dorasta. Po latach nauki Green za kilka tygodni skończy studia. Pragnie otrzymać dyplom ukończenia studiów i po raz pierwszy od ponad dekady spotkać się z córką.
ale jego przeszłość może mu w tym przeszkodzić. Nadal jest Cripsem i musi walczyć na wezwanie. W więzieniu nie znasz dnia ani godziny. Mam zobowiązania jako skazaniec i wiem o tym. Seria brutalnych wydarzeń może pokrzyżować jego plany. Kilka lat wcześniej, w innym więzieniu, Green zaatakował współwięźnia w odpowiedzi na groźby. Otworzyłem drzwi celi i natychmiast rzuciłem się na niego. Biłem go i kopałem. Cela zaczęła przypominać ubojnię. Na podłodze i na ścianach była krew. Próbowałem posprzątać. Przyszli po mnie, skuli mnie i zabrali. Trafił do szpitala, a ja do karceru. Będzie miał blizny do końca życia. Za każdym razem, gdy spojrzy w lustro, zobaczy mnie. Green nie szuka kłopotów, ale w tym więzieniu one mogą znaleźć jego. Problemy pojawiają się bez zapowiedzi. Ktoś może na ciebie wpaść albo zwymyślać cię. Jedna iskra może spowodować pożar, który trudno będzie ugasić. A o to nie trudno. Niedawna walka między dwoma gangami sprawiła, że ich członkowie stali się nerwowi. Plotki i plany zemsty przekazywano pocztą pantoflową. Więźniowie wykonują prace porządkowe na terenie lotniska, ale prowadzą też własne interesy. Roznoszą plotki po całym więzieniu. Sprzedajesz historyjkę woźnym, a oni przekazują ją dalej. Kiedy dojdzie do konfrontacji, nikt nie będzie pewien, jak było naprawdę, bo każdy słyszał wiele wersji. I rzucimy się sobie do gardeł przez niedomówienie. Jeśli wszyscy dołączą, będzie ciekawie. Wybuch przemocy może spowodować zagrożenie życia i odwołanie ceremonii. Baczność. Praktyka czyni mistrza. Zrozumcie to. Tak jest. W Pueblo zaczyna się drugi dzień musztry SRM. Oficerowie mają miesiąc, by złamać, a następnie zbudować charaktery więźniów. Codziennie o 5 rano zaczyna się 14-godzinny trening posłuszeństwa. Cameron Payne nie był wcześniej karany. Protokół więzienny to dla niego nowość. Z trudem opanowuje powierzone mu zadania i przeraża go wizja popełnienia błędu. Odłóż materac, tak jest. Ma pudła. Lubisz spać na podłodze? Martin Ramirez to recydywista, który od 6 lat pojawia się w stanowych poprawczakach. Nieźle. Zwykle jako pierwszy rozumie polecenia i sprawnie je wykonuje. Bardzo dobrze. Ale oficerowie chcą nie tylko wyników. Pracujcie razem i pomagajcie sobie. Jesteście zespołem. Chcą, by ci chłopcy nauczyli się odpowiadać za siebie i innych. W programie SRM razem odnoszą sukcesy i porażki. Jesteśmy jak jedna osoba. Kara za porażki spada na wszystkich. Jeśli nie będą potrafili działać jako zespół, spotka ich kara. Kara ta polega na wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych. W pierwszym tygodniu wymierzana jest codziennie. Czasem z winy Payna, a czasem, by przypomnieć im, kto tu rządzi. W szeregu. Nawodnić się. Pij wodę, Payne. Każda porażka Payna złości Ramireza, ale na obozie nic na to nie poradzi.
Każde przewinienie jest karane. Jeśli się z kimś pobiję, będę miał kłopoty i wyląduję w więzieniu.